sprawdza. To było podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Maria Furtyna, do usłyszenia. Reklama. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce, przemówienie Donalda Trumpa do Polaków, spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, relacje ze szczytu Trójmorza i Global Forum. Najświeższe informacje, komentarze i opinie ekspertów. Zapraszamy na specjalne audycje w Polskim Radiu 24, a w czwartek o 13 na transmisję przemówienia Donalda Trumpa do Polaków. Prezydent Donald Trump w Polsce. Promocja. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwy. Zmariowałaś. Po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego. Warzywa są ciężkostrawne. Będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja. To dobrze robi na krążenie. Dziękuję. Nie piję za jego zdrowie. Nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w ciąży stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka. Wybierz 9 miesięcy bez alkoholu. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się 22. Czas na najważniejsze informacje. Wizyta prezydenta Trumpa w Warszawie to potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Polski w Europie, mówi premier Szydło. Amerykański przywódca za kilkanaście minut powinien lądować na Okęciu. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zwróci się do BOR i Kancelarii Sejmu z prośbą o wydanie dokumentów związanych z próbą nawiązania współpracy z linią OLT Express należącą do gdańskiej spółki. Europoseł Ryszard Legutko został wybrany na współprzewodniczącego Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą posłowie PiS. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły informacji. Premier Beata Szydło powiedziała, że wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie to potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Polski w Europie. Szefowa rządu na antenie TVP Info zauważyła, że doprowadzenie do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce jest ogromnym sukcesem naszej dyplomacji oraz prezydenta Andrzeja Dudy, który zaprosił Donalda Trumpa. Najważniejszym tematem wizyty Donalda Trumpa w Polsce będzie bezpieczeństwo, podkreślała premier Beata Szydło. Przede wszystkim trzeba podkreślać tutaj jedno. Donald Trump przyjeżdża do Polski po to, żeby potwierdzić nasz sojusz, jeżeli chodzi o kwestie związane z obronnością. Mamy przecież w tej chwili na terenie Polski wojska amerykańskie. Aby potwierdzić nasze doskonałe relacje gospodarcze, niedawno do portu w Świnoujściu zawinął tankowiec z gazem amerykańskim. Za kilkanaście minut amerykański przywódca powinien lądować na Okęciu. Na miejscu jest nasza reporterka Olga Bobienko, z którą połączymy się za kilka minut, a teraz dalsze informacje. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zwróci się do Biura Ochrony Rządu i Kancelarii Sejmu z prośbą o wydanie dokumentów związanych z próbą nawiązania współpracy z linią lotniczą OLT Express należącą do gdańskiej spółki. Wniosek w tej sprawie komisja zatwierdziła jednomyślnie w trakcie przesłuchania pierwszego świadka. Były członek zarządu linii lotniczej JETER Zbigniew Młotkowski powiedział członkom komisji, że wiosną 2012 roku z firmą, która w międzyczasie zmieniła nazwę na OLT Express Regional, skontaktowali się przedstawiciele BOR-u. Był kontakt z przedstawicielem, czy z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu w pewnym momencie, którzy zgłosili się do nas z możliwością rozpatrzenia w ogóle współpracy, jeśli chodzi o przewożenie ministrów, członków rządu, posłów, przewożenie naszymi, czy też grupowymi samolotami rozkładowymi w Polsce. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman powiedziała, że większość materiałów dotyczących kontaktu z OLT Express jest niejawna. Są wiarygodne informacje wskazujące na próbę podjęcia współpracy pomiędzy OLT a kancelarią tutaj Sejmu i Senatu. Będziemy ten temat zgłębiać. Tutaj są w dużej części materiały objęte klauzulą tajne, ściśle tajne, więc nie mogę tego rozwijać.
członek komisji Witold Zębaczyński dodał, że posłowie będą chcieli, aby informacje dotyczące kontaktu Boru z OLT Express zostały przekazane opinii publicznej. Dziwi go również powierzchowne sprawdzenie przewoźnika. Zdumiewające jest to, że Biuro Ochrony Rządu, zabiegając o możliwość korzystania z usług lotniczych tego przewoźnika, nie korzystało z zasobów informacji innych służb. Prawdopodobnie ograniczono się tylko do Straży Pożarnej Policji, a należało sprawdzić na przykład, jaki jest stan tego przewoźnika względem akt, które posiada Urząd Lotnictwa Cywilnego czy ewentualnie ABW. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku. Klientom oferowała inwestycje w złoto i zyski wyższe od lokat bankowych. W 2011 rozpoczęła działalność na rynku lotniczym, przejmując m.in. linię lotniczą Jet Air i tworząc markę OLT Express. Przewoźnik zbankrutował w lipcu 2012 roku, niespełna miesiąc później. To samo stało się z gdańską spółką, która okazała się piramidą finansową. Straty spowodowane działalnością OLT Express szacuje się na ponad 87 milionów złotych. A teraz przenosimy się na warszawskie lotnisko Okęcie. W części wojskowej lotniska za kilkanaście minut powinien lądować samolot Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie. Na miejscu jest nasza reporterka Olga Bobienko. Już na płycie lotniska wylądował Air Force Two, czyli zapasowy samolot Donalda Trumpa, a już za te kilka minut Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych wyląduje już u nas na lotnisku Chopina. Na miejscu są już delegaci polskiego rządu, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski, a także ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Wayne Jones. Atmosfera oczekiwania udziela się wszystkim, czeka już na niego defilada wojskowa. Ekipy telewizyjne są już w gotowości, my również. Warto zaznaczyć, że prezydent Donald Trump, że przylot prezydenta Donalda Trumpa nie zakłóci pracy lotniska Chopina. Wszystkie loty odbędą się według planu, a utrudnienia zaś będą na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej już po wylądowaniu z lotniska do hotelu Marriott, gdzie zatrzyma się Donald Trump i jego załoga. Z warszawskiego Okęcia mówiła Olga Bobienko. Teraz na prezydenta USA już oczekuje bestia, tak napisało na Twitterze Biuro Ochrony Rządu. Pod zdjęciem limuzyny prezydent Trump, jak podawały media, po Warszawie będzie poruszał się limuzyną Cadillac One, nazywaną właśnie bestią. Konstrukcja i wyposażenie pancernej limuzyny to efekt szczegółowej specyfikacji przygotowanej przez Secret Service i jest oczywiście tajne, ale między innymi zużywa 30 litrów paliwa na 100 km do setki, rozpędza się w 15 sekund. Jej wyposażenie ma pozwolić m.in. na to, że pasażer ma przetrwać atak chemiczny, biologiczny, podwozie jest zabezpieczone, że przetrwa najechanie na minę. Przypomnijmy, że prezydent rozpoczyna dziś wizytę w Polsce, ale oficjalne spotkania prezydenta Trumpa jutro o 9 rano, spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. I dalsze informacje. Europoseł Ryszard Legutko został wybrany na współprzewodniczącego grupy europejskich konserwatystów i reformatorów, do której należą posłowie PiS. Drugim współprzewodniczącym został Brytyjczyk. Decyzja o wyborze Ryszarda Legutki ma związek z toczącymi się negocjacjami w sprawie Brexitu, ponieważ największą grupą narodową we frakcji konserwatywnej są Brytyjczycy. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości jest drugą co do wielkości delegacją. Polsko-brytyjskie przewodnictwo ma wzmocnić mandat europejskich konserwatystów i reformatorów w procesie negocjacji, a także przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ryszard Legutko w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że frakcja będzie teraz wspierać Brytyjczyków w okresie przejściowym. Jesteśmy jedyną grupą eurorealistyczną w tym parlamencie, bo my jesteśmy tą grupą, która ten monopol ideologiczny tutaj podważa i wnosi sporo zdrowego rozsądku. No, więc nasze istnienie i nasz rozwój jest tutaj niezwykle ważny. Europoseł Legutko zaznaczył ponadto, że frakcja będzie przede wszystkim szukać nowych sojuszników. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Heber. Jeszcze prognoza pogody. W nocy na południu kraju miejscami opady deszczu, rano mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 6 do 9 stopni to na wschodzie i w centrum, 13 miejscami na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 8 minut po godzinie 22. Zapraszam teraz na felieton Tomasza Krzyżaka.
Wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, o ile nie wydarzy się nic niespodziewanego w sensie organizacyjnym, będzie z pewnością wykorzystywana politycznie jako symbol sukcesu obozu rządzącego w sferze międzynarodowej oraz najlepszy dowód na to, że o żadnej izolacji Polski nie może być mowy. Nie ma co ukrywać, ale faktycznie wybór naszego kraju na cel pierwszej wizyty amerykańskiego prezydenta, podczas której spotka się on nie tylko z politykami, ale wygłosi również przemówienie do tzw. zwyczajnych obywateli, sukcesem jest. Jest również sygnałem dla pozostałej części Europy, że Polska i jej partnerzy są dla Stanów Zjednoczonych ważni. Sukces, jak to zwykle bywa, ma wielu ojców i na tym tle pewnie w obozie rządzącym za chwilę będą pojawiały się istotne różnice zdań. Jedni za głównego autora tego sukcesu wskażą rząd i stojącego na czele resortu dyplomacji Witolda Waszczykowskiego, inni będą wskazywali prezydenta Andrzeja Dudę. I to oni, jak się wydaje, będą mieli rację. Prezydent Andrzej Duda będzie tu największym politycznym wygranym, co pewnie pogorszy i tak mocno napięte relacje pomiędzy MSZ-em a kancelarią prezydenta. Jednym z ważniejszych projektów prezydenta i jego kancelarii jest Trójmorze. Połączenie wizyty Trumpa z jego szczytem wzmacnia nie tylko ten projekt, ale właśnie też prezydenta jako polityka, który może budować pozycję rozgrywającego w polityce regionalnej. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że Trump przyjeżdża najpierw do Warszawy, a nie Duda do Waszyngtonu, a to będzie przekładało się na pozycję prezydenta również w polityce wewnętrznej. Dla kancelarii prezydenta fakt udanego połączenia wizyty Trumpa ze szczytem Trójmorza dodatkowo wzmocni ten projekt przed spotkaniem G20. Co więcej, Trump ma wygłosić na Placu Krasińskich, miejscu wybranym przez Amerykanów, nie tylko kolejną gładką mowę o znaczeniu sojuszu Polski i USA, ale też ma być to programowe przemówienie dotyczące bezpieczeństwa. A przecież bezpieczeństwo militarne, jak i energetyczne, to dwa tematy, które prezydent Duda planuje poruszyć podczas spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Te sprawy były wcześniej i tak priorytetami kancelarii dyskutowanymi na arenie wewnętrznej. Politycy i komentatorzy spodziewają się, że Trump w swoim wystąpieniu podkreśli znaczenie artykułu 5 konwencji waszyngtońskiej, który zobowiązuje wszystkie kraje NATO do wspólnej obrony napadniętego członka sojuszu. Prezydent USA nie zrobił tego przed miesiącem w Brukseli, co wywołało pewne niezadowolenie w europejskich kręgach. Ale nawet jeśli teraz w swoim przemówieniu nie wspomni bezpośrednio o artykule 5, to Duda i jego administracja będą zapewne używać argumentacji pokazującej zaangażowanie wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce i gwarancje dotyczące tej obecności na przyszłość. Choć na marginesie trzeba zauważyć, że wzmacnianie tzw. flanki wschodniej i związana z tym obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju to efekt szczytu NATO, jaki w ubiegłym roku odbywał się w Warszawie, a który odbierano jako sukces ministra Antoniego Macierewicza, a dziś to prezydent przejmuje inicjatywę. Przyjazd Donalda Trumpa w trudnej sytuacji stawia opozycję. Nie jest łatwo bezpośrednio krytykować obóz rządzący za doprowadzenie do tak szybkiego przyjazdu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, lidera kluczowego sojusznika Polski. Z drugiej strony, w trakcie ostatnich dni Platforma dała dodatkowe powody, by jej oponenci mogli budować przekaz o niezdecydowaniu partii Grzegorza Schetyny. Z jednej strony Platforma zapowiadała bojkot spotkania ze względu na to, że zapraszała ich nie ambasada, a kancelaria prezydenta. Ostatecznie jednak zarząd Platformy podjął decyzję, że będzie w nim uczestniczyć delegacja polityków z największej partii opozycyjnej. Jednak w tej sprawie Platforma po raz kolejny przez brak spójnej strategii politycznie traci i po raz kolejny na własne życzenie, podobnie jak było w sprawie przyjmowania uchodźców. Felieton przygotował Tomasz Krzyżak. Prezydent Donald Trump w Polsce. Już za chwilę Air Force One z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem wyląduje na warszawskim lotnisku. W wojskowym porcie lotniczym Warszawa-Okęcie jest Karol Darmoros. Tak jak powiedziałaś, Air Force One z prezydentem USA Donaldem Trumpem już można powiedzieć, że właściwie podchodzi do lądowania na wojskowym porcie lotniczym Warszawa-Okęcie. Kilkanaście minut temu wylądował tu tak zwany Air Force Two, czyli taka zapasowa maszyna towarzysząca w zagranicznych podróżach amerykańskiemu prezydentowi. Na Donalda Trumpa czekają już przedstawiciele polskich władz na czele z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, a także szefem gabinetu prezydenta Krzysztofem Szczerskim. Terminal wojskowego portu lotniczego zdobią polskie i amerykańskie flagi narodowe. Na płycie lotniska jest także kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. No i czekając, myślę, na już lada moment przyziemienie Air Force One na wojskowym porcie lotniczym, warto powiedzieć słów kilka o tym, jak
będzie przebiegała ta wizyta, kilkunastogodzinna wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Po tym, jak Air Force One wyląduje, po krótkiej ceremonii powitania, kolumna z Donaldem Trumpem ulicami Warszawy uda się do hotelu Marriott w centrum stolicy i tam Donald Trump wraz z małżonką Melanią spędzą noc w prezydenckim apartamencie. A jutro, tak jak już wiemy, szczyt Trójmorza, a także bilateralne spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i o znaczeniu tego spotkania, kontaktów polsko-amerykańskich, mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Posłuchajmy. Chcielibyśmy, żeby efektem rozmów w Warszawie było poczucie, że razem pracujemy na rzecz silniejszej Europy i silniejszej więzi euroatlantyckiej. Że to jest całość nierozerwalna, że to jest wspólnota celów, wspólnota bezpieczeństwa i tym samym razem musimy podjąć ten wysiłek, żeby tę wspólnotę rozwijać, żeby jej żywotność zachować. Amerykańskiemu prezydentowi będą towarzyszyć w Polsce członkowie jego gabinetu, a więc kilku sekretarzy, to m.in. sekretarz skarbu Steven Mnuchin, sekretarz handlu Wilbur Ross, a także doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster. Do końca nie wiadomo było, czy przyleci z Donaldem Trumpem Rex Tillerson, a więc sekretarz stanu, czyli szef amerykańskiej dyplomacji. Dziś w MSZ-cie udało mi się potwierdzić, że jednak Rex Tillerson do Warszawy nie przyleci, za to przyleci w weekend do Kijowa, gdzie spotka się z przedstawicielami ukraińskich władz. I tak wygląda właśnie ta główna część amerykańskiej delegacji. Być może także z Donaldem Trumpem przyleci do Warszawy jego córka Ivanka Trump, która też pełni funkcję doradcy w amerykańskiej administracji, a także jej mąż, czyli zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, który jest doradcą do spraw umów handlowych, a także kontaktów z Bliskim Wschodem. Taki skład delegacji wskazuje na to, że ten aspekt gospodarczy wizyty prezydenta też będzie się wybijał na czoło, ale zanim to myślę, że warto wrócić do przeszłości, do właściwie sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy to Donald Trump jeszcze jako republikański kandydat na prezydenta spotkał się z Polonią i posłuchajmy, co wtedy mówił o Polsce. Poland has been such an incredible friend to America. Polska była zawsze wspaniałym przyjacielem Ameryki i od czasów jej założenia łączyły nas bliskie stosunki. W czasie zimnej wojny pod sowiecką okupacją Polska podtrzymywała płomień wolności. Under communist oppression, it was a beacon. I właśnie wracając z 28 września 2016 roku, powracamy do 5 lipca 2017 roku, bo właśnie teraz na warszawskim Okęciu, na warszawskim lotnisku wylądował Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na pokładzie. Maszyna już powoli kołuje na pasie warszawskiego lotniska, no i lada chwila będziemy mieli tę krótką ceremonię powitania, tak jak mówiłem, gdyż dopiero oficjalna część wizyty rozpocznie się jutro na Zamku Królewskim, kiedy prezydent Andrzej Duda oficjalnie powita prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Karol Darmoros, dziękuję za relację. Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Trendy kultury. Joanna Sławińska, już za chwilę usłyszą Państwo naszego specjalnego gościa, Jan A. Pekaczmarek, wybitny kompozytor, nagrodzony Oscarem i człowiek, który łączy twórczość artystyczną z działalnością społeczną i kulturalną. To twórca i dyrektor Festiwalu Transatlantyk, festiwalu filmowego, podczas którego muzyka ma specjalne znaczenie, a poza tym także nie bez znaczenia są inne przyjemności na tym festiwalu, stąd tak ważna sekcja kina kulinarnego. Witamy naszego gościa.
Kowalewi. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór Państwu. Transatlantyk to festiwal, który już po raz siódmy będzie organizowany, ale po raz drugi w Łodzi. Przygotowano dla widzów ponad 300 projekcji fabuł i dokumentów z całego świata. No, ale myślę, że wyjątkowi goście tego festiwalu to chyba to, co elektryzuje wszystkich. Amerykański aktor Edward Norton to gość specjalny, ale będzie jeszcze kilka wielkich nazwisk ze świata kina. Zanim porozmawiamy i o gościach, i o programie, chciałam cię zapytać, dlaczego angażujesz się w ten festiwal? Dlaczego angażujesz się w rozmaite działania społeczne, pomagasz młodym ludziom, mobilizujesz młodych, uzdolnionych kompozytorów? Mógłbyś przecież siedzieć w zaciszu gabinetu, poświęcać się muzyce po tym wielkim sukcesie, jakim było zdobycie Oscara w 2005 roku za muzykę do Marzyciela. Się dotknęłaś istotę sprawy, mówiąc o zaciszu gabinetu. Ja już byłem zmęczony zaciszem gabinetu, a bardziej, mówiąc serio, zaciszem studia kompozytorskiego, bo ono jest zawsze zaciszne, ono jest bezpieczne i trochę izoluje od świata. A ja przez te lata długie pracy kompozytorskiej tak rozbudowałem sobie głód spotkania z ludźmi, takiego spotkania, gdzie ja na nim skorzystam, czyli gdzie intelektualnie jest to wymiana inspirująca i że wtedy rosną skrzydła. To jest takie magiczne słowo, inspiracja. No i z tego głodu założyłem ten festiwal i on jest głównie festiwalem filmowym, też festiwalem muzyki, ale ja lubię go nazywać też festiwalem idei. Idzie o to, że rozmawiamy tam o ideach społecznych, kulturowych i patrzymy właściwie na wszystko, na filmy, na muzykę, pod tym kątem. Mnie fascynuje globalny punkt widzenia i spędziwszy 28 lat w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles głównie, ale nie tylko, na pewno patrzę inaczej na świat niż patrzyłem na niego wtedy, kiedy mieszkałem w kraju. I to jest takie spojrzenie, które ma swoje zalety, mianowicie ono wyzwala z niektórych polskich namiętności czy przekonania o różnych kryzysowych czy niemożliwych tutaj na miejscu sprawach, kiedy okazuje się, że ten kontekst globalny jest dużo większy, dużo ważniejszy i on powinien być zawsze brany pod uwagę jako kontekst, od którego nie uciekniemy. Masz takie porównanie w kontaktach, w pracy, bo przecież już, no, można powiedzieć, kilkadziesiąt lat spędzasz w Stanach Zjednoczonych. Masz takie porównanie, jeśli chodzi o pracę, o styl bycia, o relacje wzajemne międzyludzkie w Polsce i z kolei to, jak to wygląda w Ameryce, właśnie styl pracy, styl odnoszenia się do ludzi. Czy to się jakoś zmienia w Polsce? Czy też... W Polsce się zmienia bardzo, ale różnica ciągle jest. Amerykanie są społeczeństwem nieprawdopodobnie pracowitym. I tam etyka pracy jest chyba najwyższa. Ona jest taka trochę granicząca czasami z samozagładą, bo nie wszyscy wiedzą na przykład, że w Ameryce nie ma na przykład urlopów macierzyńskich. To jest taki rodzaj skupienia na pracy, chyba tylko Japończycy biją Amerykanów. To jest niesamowicie oczywiście owocne w takich dziedzinach, na przykład film, gdzie amerykańska produkcja jest oparta na niebywałym wysiłku i precyzji. My nie wiemy, że Amerykanie to Niemcy do kwadratu. Jeśli chodzi o procedury, to był mój pierwszy szok, kiedy przyjechałem, bo zawsze wyobrażamy sobie, że Ameryka to jest świat luzu i owszem, ten luz jest, przynajmniej był w barach, w innych paru miejscach, ale tak naprawdę istota Ameryki to jest niebywała organizacja i metodyczność wysiłku i precyzja i wszystkim przestrzeganie procedur aż do bólu i czasami aż do nonsensu. Ale to daje takie poczucie spokoju, ładu, bo to wiadomo, czego się spodziewać, tak? No, na przykład policjanci amerykańscy są dosyć przewidywalni, jak się zachowają, prawda? I w związku z tym ludzie się pilnują na ulicach, tak? A jak to jest właśnie, jak to się przekłada na działalność artystyczną, to wiemy, no bo jednak to wspaniałe kino amerykańskie imponuje całemu światu. Tak samo kompozytorzy, wszyscy najbardziej utalentowani tam jadą. Oprócz ciebie jest tam też Abel Korzeniowski. Wiem, że jesteś szalenie życzliwy też i pomagasz. Po prostu wspierasz, bardzo dobrze mówisz o ludziach, przesyłasz taką dobrą energię. To też pozwala ci jakoś lepiej żyć, lepszą jakość życia uzyskiwać? Na pewno. Ja się tego nauczyłem w Stanach, ponieważ jedną z zalet Stanów jest ogromna ilość miejsca. Tam oczywiście jest konkurencja jak wszędzie niewyobrażalna, ale nie ma tego wrażenia ścisku, jaki jest w kraju, czy na przykład w Europie. Ja pracowałem i w Niemczech, i we Francji. Wszędzie było tak samo. Ten taki stosunek koteryjny do świata jest bardzo powszechny. Ludzie intrygują. W Ameryce tego nie ma, ponieważ nie ma powodu, żeby się tłuc, kiedy miejsca jest tyle, że właściwie nie wiadomo, kto jest twoim przeciwnikiem czy konkurentem. Także to jest fantastyczne.
I poza tym z wiekiem też nabiera się szacunku dla pracy innych i też nabiera się chęci pomocy innym, ponieważ rozumie się, że nasz osobisty sukces zależy od życzliwości losu, od wielu okoliczności poza nami i że taki bardzo małostkowy system poruszania się oparty na zajmowaniu się wyłącznie własnym pępkiem do nikąd nie prowadzi, że on jest jałowy. Natomiast dzieląc się z innymi, nawet czując ryzyko tego podziału i czasami dając za dużo, ma się na pewno więcej radości i ma się taką świadomość, że nic nam nie ubędzie tak naprawdę, a to co mamy dostać, to i tak dostaniemy. A mamy tę satysfakcję i radość, że daliśmy też innym coś i w tym łańcuchu takiego oddawania, co sami otrzymaliśmy, otrzymałem bardzo wiele od ludzi życzliwych. Kiedy przyjechałem do Stanów 28 lat temu, to spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy bezinteresownie podawali mi rękę i nie doszedłbym na pewno tam, dokąd doszedłem, gdybym tych kilku wyciągniętych dłoni po drodze nie spotkał. Tak nam się filozoficznie zrobiło i będziemy oczywiście zaraz rozmawiać, ja już to obiecałam Państwu, o programie festiwalu Transatlantyk i o gościach festiwalu, ale skoro tak rozmawiamy bardziej ogólnie o tym, po co się żyje w ogóle i jak się żyje, to każdy z nas sobie takie pytanie zadaje czasami, po co ja żyję, jaki jest sens mojego życia. Czy już sobie odpowiedziałeś na to pytanie, Janie? Ja lubię to pytanie. Jest taka szkoła psychologii, która mówi, że to nie ma sensu, nie powinniśmy w ogóle zadawać takiego pytania. Ja lubię to pytanie, bo jest taka jakaś podstawowa siła, która nas napędza i ja wiem, że dla mnie najwyższym sensem jest pisanie muzyki, że to jest to, co po mnie zostanie i że moja działalność społeczna i festiwal jest bardzo ważny, bo on mnie ożywia, on mi daje takie poczucie użyteczności i taką natychmiastową rekompensatę, że to się wydarza tu i teraz i ludzie są natychmiast na wyciągnięcie ręki. To jest taki rodzaj narkotyku też, bo jest zawsze kryzys, nie ma pieniędzy, trzeba się zderzyć z urzędnikami i w ogóle z siłami ciemności i w końcu coś z tego wychodzi zawsze. I to jest tajemnica i to jest podniecające. Natomiast w muzyce jest ta magiczna linia połączenia z wysoką energią, zacząwszy od jakby tej tradycji na przykład beethovenowskiej, gdzie on tylko z Bogiem rozmawiał. To zawsze jest jakaś rozmowa z wysoką siłą i jeżeli ma się taki słuch, że się słyszy tę siłę, to przychodzi ta muzyka i ona wychodzi z nas, my dzielimy się z innymi, podpisujemy, że to jest ona, że ta muzyka jest nasza własna, a tak naprawdę ona przychodzi nie wiadomo skąd, prawda? My ją porządkujemy, tworzymy dla niej miejsce i zabiegamy o jej upowszechnienie, ale tak naprawdę jest to proces, który znacznie przekracza zdolność rozumienia. Myślę o procesie twórczym, on jest bardzo tajemniczy i nikt go do końca nie rozumie. I tak też było z muzyką do Marzyciela? Też ktoś ci ją jak gdyby zesłał? Skądś przyszło? No ja bez wyjątku. Są lepsze zesłania, gorsze zesłania. Są czasami jałowe, kiedy no, po prostu nic wyjątkowego nie spływa. Trzeba to przeczekać i czekać na ten dzień, kiedy naprawdę ten deszcz leci, prawda? Złotych pomysłów i takich mądrych nut. I przy okazji Marzyciela miałem takie szczęście, że te mądre nuty do mnie przychodziły. Miałem tych znakomitych partnerów i bardzo inspirujący film, bo trzeba pamiętać, że bez tych elementów, zwłaszcza inspirującego filmu, bardzo trudno napisać dobrą muzykę. Jeżeli się patrzy na coś nieudanego, no to serce się zamyka, wyobraźnia się zamyka i wychodzi z nas z reguły coś nieciekawego. Natomiast jak film ma w sobie cokolwiek, co jest ożywcze, co jest świeże, co jest inspirujące, no to płyną z nas rzeczy, których byśmy się nie spodziewali sami po sobie. Wystarczy posłuchać nie tylko w Polsce, ale w ogóle muzyki kompozytora, zanim on pojechał do Ameryki, albo zanim zmienił gatunek filmu, z którym pracuje, jak to wpływa na muzykę, że ktoś był bardzo takim kameralnym, delikatnym twórcą i nagle słyszymy wielką, epicką muzykę. Dlaczego? Bo spotkał takie wyzwanie na swojej drodze, bo taki jest film. I stąd też fascynacja moja Ameryką, że Ameryka daje szeroką bardzo gamę filmów. Od bardzo intymnych, bardzo prywatnych, bardzo progresywnych, aż po duże na granicy kiczu widowiska, gdzie można jeszcze inaczej pisać. Tak jak na pewno nie da się napisać w Europie.
Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali o twoim drugim dziecku, czy kolejnym dziecku raczej, czyli festiwalu Transatlantyk. To jest, jak już mówiliśmy, głównie festiwal filmowy, ale także festiwal muzyczny. No i to, co jest niezwykłe, to co roku przyjeżdżają wspaniali goście. W ubiegłym roku miałam okazję rozmawiać z Irene Jacob, a w tym roku gościem specjalnym jest Edward Norton. Amerykański aktor, którego nazwisko doskonale państwo znają. Pokażecie trzy jego filmy, ale najpierw może o tym, jak udało się go pozyskać, jak udało się go namówić do przyjazdu właśnie do Łodzi na festiwal. No, taką drogą dosyć banalną. Mianowicie zapraszamy i niektórzy z zaproszonych przyjmują to zaproszenie i on był jednym z tych i to zawsze jest loteria fantowa, bo gwiazdy są zajęte, prawda? Po pierwsze, bo są bombardowane zaproszeniami z całego świata i rzadko kiedy mówią tak, poza tym są chronione całą siecią agentów, menadżerów, innych przedstawicieli, a tych takich specjalistów od PR-u i innych buforów, które sprawiają, że bardzo trudno się z nimi bezpośrednio rozmawia. I tutaj on zareagował bardzo ładnie i będzie z nami. To jest fantastyczne, bo bardzo go osobiście cenię i także jest to aktor, który ma ze sobą 3 nominacje do Oscara i zrobił szereg filmów, które są absolutnie fantastyczne. A jeden z nich, mianowicie Fight Club, jest w jakimś tam sensie filmem, który ja, kiedy on się pojawił, trochę zlekceważyłem, bo pamiętam, byłem na jego projekcji w Stanach i wydawało mi się, że to jest film nie dla mnie i wtedy pewnie był. Ale to był film profetyczny, który dzisiaj jest szalenie aktualny i łącznie z agresją taką, która jest dzisiaj normą i nawet te wszystkie zawody dzisiaj, gdzie ludzie w klatkach się zamykają i dla pieniędzy tłuką się aż do krwi, która się leje i to tłuką się kobiety, mężczyźni, a przychodzą ludzie różni, bardzo wykształceni, bardzo prości i przeżywają te agresje w taki sposób niezdrowy moim zdaniem. Ale gdzieś tam ta publiczność jest ogromna i to jest znak czasu, że weszliśmy w taką fazę, kiedy odreagowujemy, gapiąc się na agresję, na walkę krwawą bardzo. A ten film w Polsce znany pod tytułem Podziemny Krąg będzie także pokazany na festiwalu, bo pokażecie trzy filmy Nortona, prawda? Właśnie Podziemny Krąg, czyli Fight Club oraz Lęk Pierwotny. No i Lęk Pierwotny i trzeci to jest... Birdman, w którym zagrał aktora. Właśnie, no właśnie. I najświeższy i też nominowany. Tu Polskie Radio 24, 22:30, czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Samolot Air Force One z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował na warszawskim Okęciu kilkanaście minut temu. Na miejscu jest nasza reporterka Olga Bobienko. Samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował i już teraz, kilka minut temu, prezydent Donald Trump odjeżdża swoją bestią opancerzoną limuzyną do hotelu Marriott, w którym się zatrzyma. Prezydenta Stanów Zjednoczonych przywitali minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski i ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Paul Wayne Jones. Donaldowi Trumpowi towarzyszą sekretarz stanu, sekretarz skarbu, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pierwsza dama Melania Trump i jego córka Iwania Trump. Teraz prezydent Stanów Zjednoczonych udał się już do hotelu, bo właściwa część wizyty będzie miała miejsce jutro. Donald Trump spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, będzie gościem szczytu krajów Trójmorza i wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Olga Bobienko, relacja z warszawskiego Okęcia. Dodajmy, że teraz kolumna z prezydencką limuzyną przejedzie ulicami Żwirki i Wigury, Raszyńską i alejami jerozolimskimi do hotelu Marriott, gdzie właśnie tam amerykański prezydent będzie nocować. Jutro rano zacznie się oficjalna wizyta, spotkanie o 9:00 z prezydentem Andrzejem Dudą, później spotkanie Trójmorza, a o 13:00 amerykański prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Będzie ono poświęcone kwestiom międzynarodowym, potrwa
20-30 minut. Decyzję o wyborze Placu Krasińskich na miejsce, w którym prezydent USA wygłosi przemówienie, podjęli Amerykanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że stronie amerykańskiej zależało na tym, by było to miejsce, w którym nie przemawiał dotąd żaden z amerykańskich prezydentów. Nie można wykluczyć, że ta wizyta będzie miała historyczny charakter, powiedział w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że przyjazd Donalda Trumpa do Polski pokazuje znaczenie naszego kraju jako jednego z ważniejszych państw europejskich i lidera Europy Środkowej. Jak mówił, w czasie rozmowy z Donaldem Trumpem zamierza poruszyć takie tematy jak bezpieczeństwo energetyczne, amerykańska obronność wojskowa w Polsce, a także współdziałanie w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ, której Polska będzie niestałym członkiem. Andrzej Duda zadeklarował również, że porozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych o ewentualnym udziale Polski w przyszłości w spotkaniach grupy G20. Jest to coś, o co powinniśmy się ubiegać, podkreślił prezydent. Także premier Beata Szydło powiedziała, że wizyta Donalda Trumpa w Warszawie to potwierdzenie bardzo dobrej pozycji Polski w Europie. Szefowa rządu na antenie TVP Info zauważyła, że doprowadzenie do wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce to ogromny sukces naszej dyplomacji oraz prezydenta Dudy, który zaprosił Donalda Trumpa. Najważniejszym tematem wizyty Donalda Trumpa w Polsce będzie bezpieczeństwo, podkreśliła premier Beata Szydło. Przede wszystkim trzeba podkreślać tutaj jedno. Donald Trump przyjeżdża do Polski po to, żeby potwierdzić nasz sojusz, jeżeli chodzi o kwestie związane z obronnością. Mamy przecież w tej chwili na terenie Polski wojska amerykańskie, aby potwierdzić nasze doskonałe relacje gospodarcze. Niedawno do portu w Świnoujściu zawinął tankowiec z gazem amerykańskim. A na kilka godzin przed rozpoczęciem wizyty Polskie Radio i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zorganizowały debatę pod tytułem Donald Trump w Warszawie. Jakie mogą być skutki wizyty amerykańskiego prezydenta? Wśród podejmowanych tematów znajdą się kwestie polityki bezpieczeństwa, mówi politolog profesor Jadwiga Kiwerska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, jedna z uczestniczek debaty. Deklaracja o 5 artykule Traktatu Waszyngtońskiego padnie. To będzie retoryka, bo tak naprawdę czy ta formuła jeden za wszystkich, wszyscy za jednego zafunkcjonuje, to nie daj Boże, ale to by się sprawdziło dopiero w czasie jakiegoś konfliktu. Ale myślę również, że będzie dużo odwołania do polskiej historii, bo Amerykanie są świetni w tych takich przemówieniach. Przypomnijmy, że Donald Trump będzie też gościem odbywającego się w Warszawie szczytu Trójmorza. Inicjatywa Trójmorza zakłada zacieśnienie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w kwestiach infrastruktury transportowej, energetyki oraz cyfryzacji, mówi profesor Zbigniew Lewicki, przewodniczący Rady PISM, drugi z uczestników debaty. Jest to głównie koncept gospodarczy dotyczący energii, dotyczący kwestii transportowych. To oczywiście jest bardzo trudny pomysł. To jest 12 państw o bardzo różnych celach, historii. No niemniej współpracować zawsze warto, na tyle przynajmniej, na ile się udaje znaleźć wspólne pole. Prezydent Donald Trump głosi koncepcję po pierwsze Ameryka, zauważył trzeci z rozmówców, publicysta Piotr Zaremba z Tygodnika w Sieci. Jego zdaniem to podejście to nie protekcjonizm. Donald Trump po prostu przywraca realny wymiar polityce zagranicznej USA. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Trendy kultury. Jan A. P. Kaczmarek, kompozytor, twórca i dyrektor festiwalu Transatlantyk. Porozmawiamy o tym, dlaczego festiwal w tym roku jest pod hasłem Siła Kobiety. Posłuchajmy kompozycji naszego gościa do filmu Niewierna, Adriana Lejna. Państwo pamiętają na pewno ten film o związkach i o tym, jak dziwną stronę czasami popycha nas uczucie i namiętność. No właśnie, a festiwal nosi hasło, czy też będzie się odbywał pod hasłem Siła Kobiety. Dlaczego właśnie takie hasło? Pytam Jana A.P. Kaczmarka, dyrektora festiwalu. Tak, przepraszam, że pospieszyłem, ale... To jest temat, który wydawał mi się oczywisty. On nie jest jakiś
szokujący, ani oryginalny, bo każdy, mi się wydaje, w tym roku powinien wpaść na ten sam pomysł, bo to jest taki szczególny rok, kiedy na całym świecie kobiety mówiły bardzo silnym głosem, mówiły w wielu sprawach, bardzo ważnych sprawach i dały taki, przypomniały o swojej sile, o sile, którą mają, zawsze miały, ale która jest szalenie ważna, wiesz, taka siła przypomnienia, w szczególności na mężczyznę, ona jest potrzebna, żebyśmy się obudzili z różnych takich naszych iluzji, halucynacji, które mężczyźni łatwo przeżywamy, a kobiety jakoś są odporne, jesteście odporniejsze na te halucynacje i trzymacie się ziemi i też umiecie nazwać rzeczy po imieniu i żądać szacunku dla tych rzeczy. I to jest bardzo szczególny moment w życiu naszej planety, bo tak to jest rok, są lata wielkiego napięcia i chaosu. I nie chcę o tym mówić, bo nie mamy na to czasu, ale każdy, kto żyje dzisiaj i ma szeroko otwarte oczy, a nawet zamknięte oczy, to czuje, że coś się dzieje nie najlepszego między ludźmi i że konflikty i uchodźcy i ogromne ilości cierpienia i nieszczęścia w takiej skali, jakiej dawno nie było. I tak kobieta dla nas jest centrum naszego myślenia w tym roku. To nie jest tak, że cały program jest o kobiecie, ale będzie linia, gdzie będziemy pokazywać twórczość kobiet, będziemy o nich rozmawiać, będzie cała lista różnych debat, bo to jest też część naszego programu, że my debatujemy. W tym roku robi to razem Tok FM i Polityka, a kuratorem jest Rafał Woś. Będą różne tematy, ale także kobiece. I ja nazwałem tego Siła Kobiety, a nie Siła Kobiet, dlatego że chciałem zejść do archetypu, do takiej kobiety mitycznej, gdzieś tam wyobrażanej już od czasów bardzo takich prehistorycznych, tej kobiety, która zawsze była esencją wartości, była tym, ona przechowywała też te wartości, niosła te istotne wartości. Do dzisiaj tak jest, że kobieta jest tym gwarantem najistotniejszych wartości, to ona daje życie, to ona bierze na siebie te podstawowe z reguły obowiązki, mimo tego, że mężczyźni się zmieniają i gdzieś tam towarzyszą, to jednak kobieta jest zawsze w centrum. Ale kobieta chce też być twórcza, prawda? I tutaj na festiwalu macie retrospektywę Barbary Sass-Dort. Ja pamiętam, jak ona mi opowiadała kiedyś przed laty, tak się składa, że ona była jedną z bohaterek mojej pracy magisterskiej. I ona opowiadała właśnie o tym, że jako reżyserka z jednej strony myśli o tym, co się dzieje na planie filmowym, a z drugiej strony o tym, żeby swojemu małemu wówczas synkowi kupić, nie wiem, skarpetki czy zeszyt w kratkę, bo to wtedy nie było tak łatwo. No tak, ale jednak stworzyła wspaniałe filmy właśnie poświęcone kobietom, prawda? I to jest pewnie powód, dla którego ta retrospektywa. Tak, oczywiście. I to był pomysł, idea i potrzeba Joanny Łapińskiej, która jest dyrektorem programowym Festiwalu Transatlantyk. I ja zachwytem ten jej pomysł przyjąłem i ona tę retrospektywę zbudowała, także cieszę się z tego, bo to jest taki polski wątek, bardzo silny i należy się Barbarze Sass-Dort, tego typu retrospektywa i też przyjadą aktorki, które z nią pracowały i to będzie fantastyczne święto. No tak, to rzeczywiście to była wyjątkowa postać w naszej kinematografii, która właśnie te filmy o kobietach i o silnych kobietach realizowała. A jakie filmy chciałbyś szczególnie polecić, w których sekcjach? Na pewno. I jest film o Neruda, który było bardzo trudno sprowadzić do Polski. Dopiero jest rok po premierze, już jest rok po premierze w Cannes. I my jako pierwsi z przyjemnością go zaprezentujemy publiczności. Tam główną rolę gra Gael García Bernal. W ogóle muszę wspomnieć, że zawsze premiery były dużą częścią transatlantyku i w tym roku pokazujemy 42 premiery. To jest przyzwoita ilość. Po to też się chodzi na festiwale, że ogląda się filmy po raz pierwszy i część z nich nie trafia do dystrybucji. To jest też obowiązek festiwali, żeby przedstawić wartościowe filmy, które ze względów komercyjnych mogą nie trafić do kin albo do wielu kin. Drugi taki film to Wind River, który jest amerykańskim filmem i gdzieś tam mówi się o nim jako o potencjalnym kandydacie do Oscara. I Sally Potter, bardzo znana i doświadczona reżyser, gdzie w gwiazdowskiej obsadzie zobaczymy inteligentny, zabawny bardzo film. Trochę komedia, też tragedia w centrum, nie powiem więcej, bo po co. Gdzieś to w klasie wyższej społeczeństwa brytyjskiego.
A w ramach kina kulinarnego, które to kino polega na tym, że najpierw ogląda się film o jedzeniu, między innymi o jedzeniu, a potem idziemy na wspaniałą kolację przygotowywaną przez mistrzów kulinarnych. I między innymi w tym roku będzie pokazany dokument Bogini Jedzenia o kobietach z całego świata, prawda, które łączy ta pasja do kreowania nowych smaków. To jest fascynujący program, ja się nim ciągle fascynuję. On powstał w Berlinie, ale on powstał z idei mojego przyjaciela Tomi Struka, którego poznałem na festiwalu Slow Food w miejscowości Bra we Włoszech. I obaj fascynujemy się jedzeniem takim opartym o zasady czystości, żywności wolnej od chemii, GMO. I też przyrządzony z szacunkiem dla tej żywności. Wykluczony jest taki przemysłowy proces, kiedy gwałci się wszystko i produkuje się śmieci. I jakby to jest punkt wyjścia. A potem sam film i kolacja już jest aktem kreatywnym, gdzie po prostu kucharz, obejrzawszy wcześniej film, gotuje kolację inspirowaną właśnie tym filmem. I ludzie spędzają wyjątkowy wieczór, choć dlatego wyjątkowy, że czasami trwa 5 godzin. Trzeba zobaczyć film. Tuż obok jest sala kinowa i z sali kinowej przechodzi się do naszej festiwalowej restauracji. Gotują najlepsi w Polsce. Otwiera już dzisiaj legendarny Modest Amaro. I tak te kolacje sprzedają się błyskawicznie, są jeszcze wolne miejsca, na Amaro już nie ma, ale wszyscy oni są znakomici, bo wybieramy prawdziwych mistrzów i taka kolacja jest spotkaniem w bardzo dobrym towarzystwie, myślę o takim dobrym towarzystwie w sensie intelektualnym, bo przychodzą też twórcy tych filmów i ludzie są głodni nie tylko jedzenia, tylko spotkanie, posiłek bez pośpiechu jest właściwie takim trochę zapomnianym już sposobem obcowania ludzi ze sobą i takim, który daje nam taką, takie poczucie, że jesteśmy ludźmi i że życie ma sens, kiedy usiądziemy i porozmawiamy bez pośpiechu, bez załatwiania interesu, bez sprawdzania komórki czy komputera. I z tego programu jesteśmy bardzo dumni, bo on jest skomplikowany, on jest bardzo drogi, jest ekskluzywny, jest pewnym luksusem, ale w takim dobrym sensie tego słowa, że luksus to jest czas spędzony mądrze z innymi ludźmi, kiedy jemy znakomite jedzenie przygotowane z wielką miłością, z troską i z szacunkiem. I to są wyjątkowe wieczory, jest ich 5. Ale na waszej stronie znajduje się takie tajemnicze zaproszenie do łóżek. Zapraszacie do łóżek. Cóż to znaczy? To jest też nasz wynalazek, bo powiedzmy sobie od razu bardzo jasno, że festiwali jest brud na świecie i każdy festiwal próbuje mieć coś wyjątkowego, czego inne festiwale nie mają. I w większości się to nie udaje. Myśmy mieli to szczęście, żeśmy wymyślili parę rzeczy, które są nasze i tylko nasze. I jednym z tych wynalazków jest kino łóżkowe. Razem z moim przyjacielem Piotrem Felkelem gdzieś tam wpadliśmy na ten pomysł. I to jest 50 łóżek. Każde łóżko jest kinem oddzielnym, bo ma własny ekran, ma własny dźwięk i one stoją razem, a więc tworzą jedną taką społeczność, a jednocześnie każdy jest oddzielny. Można się tam zasłonić, odsłonić, są daszki, więc jakiś drobny deszcz nas nigdy nie zniechęca. I to jest wyjątkowe. I też zawsze powtarzam z dumą, że jest taki światowy serwis BuzzFeed i on nazwał nas jednym z 10 najwspanialszych kin świata. To była niespodzianka. Właśnie to kino łóżkowe, prawda? To kino łóżkowe. I to jest nasz wynalazek. I żeby tak krótko, te nasze wynalazki, to jest taki konkurs natychmiastowej kompozycji, którego też nikt na świecie nie ma, my go mamy. On polega na rodzaju improwizacji kompozytorskiej, że pokazujemy film młodemu kompozytorowi czy kompozytorce, przy okazji muszą oni być pianistami i natychmiast przechodzą do sali, gdzie żyli publiczność i wielki ekran i jeszcze raz ten film jest wyświetlony i muszą już wtedy natychmiast skomponować, stworzyć, częściowo wyimprowizować utwór. Słyszysz, Janie, kolejny twój utwór? To jest z filmu Mój przyjaciel Hachiko. Rozwinąłem skrzydła i opowiedziałem całą
historię, już muzyka nadeszła. Muzyka nadeszła, bo też i konkursy muzyczne będą na festiwalu, ale o tym wszystkim oczywiście mogą Państwo przeczytać też na stronie Festiwalu Transatlantyk, a ten festiwal odbędzie się od 14 do 21 lipca oczywiście. Na tym festiwalu będzie też kino łóżkowe, a to kino łóżkowe już od 13 lipca w pasażu Schillera. Ja bardzo dziękuję. Naszym gościem był dyrektor festiwalu Transatlantyk, kompozytor Jan Apekacz-Marek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Asiu, dziękuję Państwu. Naszym gościem jest Maciej Dominiak z festiwalu Kameralne Lato w Radomiu. Dzień dobry. Ten festiwal o tyle cenny i należy go, myślę, propagować, dlatego że on się odbywa właśnie w niezbyt dużym mieście. Nie jest to festiwal wielkomiejski i to jest właśnie wspaniała inicjatywa, że również w mniejszych miastach mieszkańcy mogą się zapoznawać z kinematografią. No i ten festiwal już ma pewną taką tradycję, jest bardzo popularny w Radomiu, zauważyłam. On ma pewną specyfikę. I właśnie czym się wyróżnia ten radomski festiwal Kameralne Lato? Specyfiką jest tematyka społeczna. Tak naprawdę pewna unikalność całej imprezy polega na tym, że głównym współorganizatorem całego przedsięwzięcia jest policja. To taki dosyć nietypowy partner jak na wydarzenie filmowe, ale myślę, że otwierający wiele różnych możliwości, kontekstów organizacyjnych i programowych. Myślę, że tak naprawdę impreza przede wszystkim obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie, w związku z tym jest już dosyć mocno ugruntowana w Radomiu i myślę, że też jakoś tak bardzo pozytywnie odmieniła trochę kulturalny wizerunek tego miasta. Znaczy jest jednak mimo wszystko wydarzeniem z jednej strony bardzo szeroko rozlewającym się na całe miasto, bo to są i pikniki, i parady, i wydarzenia plenerowe, pokazy wieczorne i tak dalej, a z drugiej strony też bardzo dużo takich wydarzeń bardzo ambitnych, artystycznych, czasami wręcz niszowych, branżowych, specjalistycznych i tak dalej. W związku z tym jakby cały festiwal funkcjonuje na wielu różnych płaszczyznach. Od takiego bardzo szerokiego, masowego wręcz bym powiedział, po taki bardzo specjalistyczny, branżowy. Na przykład nowością w tym roku będą takie spotkania z cyklu Interfilm Lab, które są tak naprawdę spotkaniami młodych filmowców, producentów, dystrybutorów, właśnie młodej branży filmowej. W związku z tym absolutnie jak gdyby bardzo specjalistycznym wydarzeniem, a z drugiej strony na przykład filmowy piknik rodzinny, który jest takim bardzo szeroko jak gdyby rozlewającym się na miasto wydarzeniem dostępnym dla każdego mieszkańca. Ważną częścią tej imprezy przede wszystkim jest edukacja. Czyli mówiąc krótko, ogromną część programu zajmują różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, spotkania z filmowcami i tak dalej. W tym roku mamy 3 cykle filmowe i tak zacznę od tego najmniejszego, czyli Akademia Zawodowców. To są po prostu takie spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin filmowych. I tutaj mamy i producentów, i reżyserów, i gości zagranicznych. W związku z tym to jest taka możliwość po prostu zetknięcia się ze specjalistami z różnych właśnie specjalności filmowych, porozmawiania z nimi, wzięcia udziału w wykładach, konsultacjach, warsztatach. Druga rzecz to są z kolei nakierowane na młodzież z Radomia takie warsztaty, które się nazywają ABC pracy przed kamerą. I to jest takie właśnie ABC. Młodzież przychodzi na zajęcia, one odbywają się regularnie, systematycznie przez cały okres trwania festiwalu i ma możliwość jakby takiego pierwszego zetknięcia się z tematem na poważnie. A trzecia rzecz, to już jest rzecz bardzo, bardzo szeroko jak gdyby zakrojona organizacyjnie, to są międzynarodowe warsztaty Spotshot, w których w tym roku bierze udział ponad 60 osób z 4 krajów europejskich. Opiekunami artystycznymi tych warsztatów są m.in. Kasia Klimkiewicz, Grzegorz Zaliczny, czyli młodzi nagradzani reżyserzy, którzy tak naprawdę przez ten cały tydzień nadzorują pracę 4 grup warsztatowych, a te grupy warsztatowe pracują nad krótkimi formami filmowymi, takimi spotami reklamowymi, tak bym to nazwał, ale jest jakby taka specyficzna forma reklamy społecznej. W związku z tym forma krótka, konkretna, łatwa do zrealizowania w ciągu tygodnia, ale tak naprawdę to jest bardzo intensywny tydzień, ponieważ oni pracują nad tymi projektami od właściwie koncepcji po finalny pokaz w kinie. Mają 6 dni na to, żeby, że tak powiem, zbudować koncepcję całego przedsięwzięcia i jednocześnie pokazać jak gdyby gotowy efekt w kinie po 6 dniach. Pracują w międzyczasie między innymi z Agnieszką Krup, Klip Doktorem, jednym z nielicznych w Polsce takich profesjonalnych. Pracują z autorami zdjęć, między innymi Michał Dąbal i Adam Palenta będą w tym roku prowadzić warsztaty operatorskie. Pracują w międzyczasie też z producentami, reżyserami, którzy jak czuwają nad dojrzewaniem tego projektu.
projektu na poszczególnych etapach i pokazują to finalnie po 6 dniach w kinie. W związku z tym to już jest takie przedsięwzięcie bardzo, bardzo organizacyjnie też złożone i właściwie już symulujące takie realia profesjonalnej produkcji filmowej. Rzeczywiście ci opiekunowie artystyczni, których wymieniłeś, zarówno reżyserzy, jak i operatorzy, autorzy zdjęć, to są nazwiska naprawdę bardzo mocne w polskiej kinematografii, młodej kinematografii. To są wszystko ludzie nagradzani albo na Festiwalu Debiutów w Koszalinie, albo na festiwalu w Gdyni, w Krakowie, no albo czasami i tu, i tu. W ubiegłym roku był, z tego co pamiętam, Kuba Czekaj i był także i Marcin Bortkiewicz. I rzeczywiście to też są bardzo utytułowani twórcy. No i powstają, ty mówisz o spotach reklamy społecznej oczywiście, ale ci opiekunowie chyba mają taką ambicję, żeby z młodymi ludźmi zrealizować jednak film. To są filmiki, to nie są takie proste reklamy. To nie są reklamy symboliczne. Mimo wszystko bazuje to na takiej formule jednak pewnej linii fabularnej. Znaczy to są takie krótkometrażowe fabułki, tak naprawdę, tak bym to nazwał. I jednocześnie no, dzięki temu, że jakby cały projekt powstaje w bardzo poważnym partnerstwie różnych instytucji właśnie społecznych z policją na czele, tak naprawdę to, co powstaje w ramach tych warsztatów, że tak powiem, nie kończy swojego życia wraz z finałem imprezy, tylko jest wykorzystywane potem jakby w praktyce pracy policyjnej, w różnego rodzaju kampaniach społecznych i ma swoje zastosowanie praktyczne, konkretne zastosowanie ogromnej ilości osób. Dzisiaj przyjechała, nie wczoraj. Potem niektóre z tych rzeczy teraz były też emitowane w stacjach telewizyjnych, były emitowane na przykład przez sieć kin przed projekcjami filmowymi, w związku z tym witamy Trumpa. Tekstów, w których to potem znajduje swoje praktyczne zastosowanie. Policja włączyła te spoty do swoich działań, prawda? Tak. No to jest jedno z podstawowych założeń naszych. Jaki w tym roku przygotowaliście program? W ramach festiwalu odbywają się 3 konkursy filmowe. Zacznę od tego najlżejszego. Niech żyje Trump. Konkurs filmów odrzutowych Hyde Park. To jest taka forma bardzo lekka, przyjemna, plenerowa, wakacyjna, z krótkimi, zabawnymi, żartobliwymi często filmami. Dobrze, graj, kochani. Graj. Wzbudzający duże żywiołowe zainteresowanie publiczności konkurs, aczkolwiek no, z punktu widzenia jakby formalnego taki zdecydowanie najlżejszy w repertuarze. Potem zaczynają się już te poważniejsze sekcje konkursowe, czyli konkurs filmów niezależnych, prezentujący taki wybór. No od niego z rodziny to wszyscy są w tym rządzie. Jakby taki konkretny programowo wybór produkcji najciekawszych powstających w ciągu ostatniego roku produkcji niezależnych. I to jest taki jednodniowy konkurs filmowy oceniany przez dziennikarzy, przez publicystów, przez krytyków filmowych. W tym roku to będzie pan Tadeusz Sobolewski. Nie, tylko jak on będzie już został tym prezydentem, to jemu życzyli z nami Jacek Dziduszko i tamta, było to bardzo ładnie wyglądało. W związku z tym to grono będzie oceniać filmy niezależne. Tak. To jest bardzo ciekawy konkurs. Ja byłam też parę lat temu. Może być kręcenie negatywne, może być kręcenie pozytywne. Okazało się, że tam właśnie w tym konkursie filmów niezależnych ocenialiśmy, że mniej więcej 70% tych filmów to były filmy bardzo dobre. Znaczy, oczywiście były bardziej bardzo dobre i jeszcze bardziej bardzo dobre i takie trochę mniej. Ale naprawdę były to interesujące filmy, więc nie apel do... Tarasowa Jechówka, to ja muszę staramy się zbudować z ewangelickie przeczytać i tam było Trójczy Diabeł. Ale tak już naprawdę bardzo mocno wywindowane jakoś. I taka, i taka. Diabeł nie śpi, podsuwa pomysły, tworzy, mnoży. Mówi się, że diabeł ocielił i diabeł się mnoży. Im więcej książek, tym lepiej. Radio Tok FM mówi, czytajcie książki. Po co to robi? Po to, żeby odwrócić uwagę od Biblii. Potem katolicy mówią, no jak to my katolicy nie czytamy Biblii? Do radia mówi babka, i katolicy nie czytają Biblii. No i po prostu kim Rowiczko włożyła, oni się zastanowili, że oni rzeczywiście Biblii nie czytają. Ale to mało tego, Biblia była na stosie palona, dręczona, męczona, z ludźmi. Ciekawe, co oni z ustem zrobili. Zgodne z tą misją, ale też atrakcyjne dla publiczności. I nagle, że katoliczka jest urażona, bo ktoś powiedział, że katolicy Biblii nie czytają. No to powiedziała kobieta szczerze, gdzieś tam do radia, na moich oczach, czyli na moich uszach. Po tych projekcjach okresu głównego odbywają się takie spotkania.
dyskusję z publicznością, ja z udziałem właściwie Europy. To jest taka formuła DKF-u. Już petycje, różne egzemplarze po całym świecie. Odgórnie przyświeca. Ale to jest właśnie ja specyfika tego festiwalu, bo na ogół jest tak, że jurorzy odgradzają się od publiczności, od dziennikarzy, nie zdradzają swoich opinii. A tutaj już w trakcie oczywiście nie mówią, jakie nagrody przyznają, ale kłócą się o te filmy, spierają się. Jest też właśnie żywa rozmowa z widzami. To też jest poniekąd znak rozpoznawczy tej imprezy. Kameralne lato, owszem, odbywa się w mieście średniej wielkości, ale już tak naprawdę swoją skalą programową wzrosło ponad radą. Tam przyjechał, wszędzie to już za bardzo nie mógł. Przyjeżdżałem w tym roku bardzo licznie do zagranicy. W związku z tym, tak naprawdę jakby to, co się odbywa w ramach programu, z jednej strony adresowane jest i do takiego bardzo szerokiego radomskiego widza, i do branży filmowej, i do kinomanów. I to wszystko gdzieś tak się ładnie dzieli w ramach tego programu, że w ramach konkursu głównego tak naprawdę też skupiła się publiczność. Znaczy, tam już przychodzą ludzie nastawieni na to dobre kino, diabeł się nimi posłużył, aktywnie dyskutujący o filmach. Z Bogiem tego są naprawdę bardzo ciekawe dyskusje. My co roku wydłużamy czas przeznaczony na te dyskusje. Nie jesteś jurorem, wobec tego także jeszcze mamy 80 sekund do tych 60 minut w tej puli. Jest konkursie już kilka tytułów utytułowanych, uhonorowanych po drodze nie tylko w Polsce, ale też za granicą. No chociażby proszę państwa, hola, hola. Do zboru dostało się dużo zła. No a te zbory to w ogóle przestały istnieć. Były czasy odstępstwa średniowiecza, dziadostwa wszelkiego. No i dzisiaj państwo myślą, że to raj? Jeszcze raju nie ma. Ale witamy Trumpa. Dużego miasta, w którym dochodzi do konfliktu. I młodzi ludzie muszą się wobec tego jakoś opowiedzieć i znaleźć w tej sytuacji. Ten film zderza jak gdyby dwie rzeczywistości. Zderza współczesną rzeczywistość. Oni troszeczkę ta administracja.